Za co pisowcy będą siedzieć? No, przede wszystkim za złodziejstwo. Właściwie każdego dnia obserwujemy tysiące afer, które wylewają się w taką orgię afer. Każda z grup pisowskich, prawie każdy z nich jest w jakiś sposób zaangażowany w to złodziejstwo, w tę grabież, którą zainicjował i prowadzi rząd Rzeczpospolitej. Ale za co będą siedzieć szefowie? Bo przecież oni niczego nie podpisują. Wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista i niektórzy dziennikarze mogliby być nią zdumieni, szczególnie symetryści. Otóż pisowcy przede wszystkim będą siedzieć za zamach stanu. Oni naruszyli, naruszyli artykuł 127 Konstytucji, yy, kodeksu karnego. Poprzez co? Poprzez to, że próbowali i zrobili to doprowadzić do, zmianą, do zmiany przemocą systemu konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. To, co zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym i to, co zrobiono przede wszystkim z krs to jest zmiana o charakterze konstytucyjnym, przeprowadzona przez Sejm, czyli ustawą gwarantowana siłą, przemocą państwa, przemocą policyjną. Sędziów do Trybunału wprowadzano przy użyciu boru tych nowych sędziów. Do KRS-u nielegalnego urzędników zwanych sędziami wprowadzała policja. To samo było zresztą z Sądem Najwyższym. To jest przemoc. Przemoc stosowana przy użyciu Państwa, ale jest to przemoc. Oni wszyscy uczestniczyli w zamachu stanu. Patrząc na to z perspektywy realnej możliwości ukarania, nie trzeba długo szukać. Ten przepis przecież obowiązuje od lat, i można go zastosować wobec wszystkich tych posłów i senatorów, którzy głosowali za ustawami takimi na przykład jak ustawa o karesie. O Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, które umożliwiały te manipulacje. Oczywiście odpowiedzialność jest różna z zwykłego posła, od szefostwa, które za tym optowały i które podejmowały realne decyzje. Ale mieliśmy do czynienia w Polsce z zamachem stanu. Pamiętamy te tysięczne, wielotysięczne, wieloset tysięczne manifestacje, które w poprzedniej kadencji Sejmu no, rozlewały się. w po Polsce w proteście przeciwko temu e, zamachowi stanu. Nie możemy o tym zapominać. I wszystko to, co się dzieje złego w Polsce, całe utrata przez nas pół miliarda dolarów, to jest wynik tych ustaw, bo to są konsekwencje związane z karami CUE, e, z, z zablokowaniem KPO, z zablokowaniem innych funduszy strukturalnych. To wszystko ma swoją praw przyczynę w nielegalnym zamachu stanu na polską konstytucję. PiS nie dostał większości konstytucyjnej, nie wygrał wyborów tak jak Orban na Węgrzech, że mógł zmienić konstytucję. Do zmiany konstytucji potrzeba większości dwóch trzecich i zgody Senatu. W poprzedniej kadencji tego nie mieli, a w tej kadencji tym bardziej, bo nie tylko nie mają dwie trzecie w Sejmie, ale i w Senatu. W Senacie nie mają większości. Tak więc, PiSowcy de facto przeprowadzili zamach stanu obejmujący część władzy. Trzecią władzę przede wszystkim Sądy, Sąd Najwyższy, Kares i Trybunały. To jest absolutnie wystarczająca e, podstawa, żeby zasądzić z tego e, przepisu e, odpowiedzialność karną tych, którzy to zrobili. Jaka jest za to karana, no, gigantyczna, Tam natomiast dożywocia. Do Nikt pewnie takiej kary nie będzie postulował, ale e, nie można o tym zapominać, że pra przyczyną wszelkiego zła w Polsce i ich strachu przed wyborami jest właśnie to, że dokonali zamachu stanu. Teraz próbują na wszelkie sposoby, grając najbardziej cynicznie jak mogą, nurzając w błocie, czyli w swoich gębach yy, różnego rodzaju yy, aferzystów. Postać Jana Pawła przykład. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że yy, materiały dotyczące yy, Historycznych kwestii związanych z Karolem Wojtyłą do TVN-u wypłynęły właśnie z IPN-u, czyli z instytucji pisowskiej. W moim przekonaniem była to po prostu gra nie, przygotowana przez PiS, gdzie podrzucono materiały interesujące dziennikarzy, którzy się od da dawna zajmowali ważkim tematem i godnym wyjaśnienia, ale jednak nie w, w, w okresie przedwyborczym, nie, dotyczącym historycznych kwestii. Związanych z funkcjonowaniem archidieciezji krakowskiej. Te materiały wypłynęły z instytucji pisowskiej. Mylnie, jakiś czasem mówiłem, że wypłynęły z archiwum krakowskiego, i za co przepraszam, bo takich chyba dokumentów TFN z archiwum archidieciezji nie pozyskał. Uzyskał je z IPN-u, czyli bezpośrednio od odpisu. Czyli ta gra jest jeszcze bardziej Klarowne i jaśniejsze. Mieliśmy do czynienia po prostu z, z operacją PR-ową, którą kontynuuje się w dalszych e, tygodniach, organizując marsze papieskie, e, robiąc e, zdjęcia profilowe e, Jana Pawła II na swoich kontach. No wszystko to, to razem ma przykryć te no, afery, które wychodzą każdego dnia e, i które będą już w drugiej kolejności stanowiły e, element. Programu Cela Plus. Każdy, kto ukradł, musi być ścigany. Każdy, kto pieniądze publiczne przywłaszczył, musi być ukarany i muszą te pieniądze być przynajmniej próba musi być ich odzyskania. Będziemy ich ścigać na całym świecie. Gdziekolwiek by te pieniądze nie wywieźli, bo te pieniądze to są pieniądze ukradzione polskiemu podatnikowi, nam wszystkim. Tym, którzy ich nie mają teraz na chleb, których nie stać na lekarstwa, których nie stać na leczenie. To wszystko. Wynika właśnie z tego złodziejstwa, które w tej chwili ma charakter właściwie masowy. I myślę, że prokuratura będzie miała przez wiele, wiele lat co robić, a program Cela Plus będzie funkcjonował nie przez jedną, nie nawet przez dwie kadencje, a przez wiele kadencji. Także pisowcy, nie minie was sprawiedliwość. Nikt wam nie zapomni waszych przestępstw i nikt też nie zapomni tego żeście na początku waszej pierwszej kadencji dopuścili się zamachu na organy konstytucyjne Polski, na Sąd Najwyższy, na Trybunał Konstytucyjny, na Krajową Radę Sądownictwa. To były zamachy i nikt nigdy o tym nie zapomni.